Witamy w kolejnym odcinku z Bułgarii. Tym razem pokażemy kilka pięknych plaż i opowiemy trochę o spaniu na dziko. Czy to na dziko, czy nie, karawaning jest bardzo popularny w Bułgarii. Podczas naszej podróży widzieliśmy wiele kampingów i napotkaliśmy ludzi śpiących na dziko. W kamperach, przerobionych vanach, a czasem po prostu w namiocie na plaży. Właśnie sobie skojarzyłam, że jak jesteśmy na plażach, to ja praktycznie nic nie nagrywam. Tak więc postaram się teraz zawsze nagrywać na tych plażach, bo to na pewno też chcecie zobaczyć. Ja tam czasem jakąś fotkę strzelę albo polatam dronem, ale nic nie opowiadam i nie mówię, bo no nie wiem, jakiś mi się taki uruchamia, taki zwalnia, czyli po prostu taki chill out i sobie tam robię nic, spaceruję, pluskam w wodzie i taki mam czas po prostu dla siebie. I niewiele wtedy myślę o blogowaniu, dopiero jak przychodzi coś wstawić na Face'a albo gdzieś tam indziej, to sobie myślę, jeny, przecież ja tam nic nie nagrałam i praktycznie nawet nieraz zdjęć nie mam. Ale no, to musicie mi wybaczyć. No i może postaram się pamiętać, żeby jednak troszkę tutaj, tu i ówdzie coś ponagrywać, jak na plażach będziemy. Pięknie tutaj, prawda? Przepiękna plaża, ale tak jak wiele pięknych miejsc, zaraz będzie skomercjalizowana. Tutaj właśnie budują teraz budy, będą leżaki, już postawiali tutaj nowe parasole, tak więc no nie będzie tak super fajnie, naturalnie, dziko, cicho i przyjemnie. No, będzie głośna muzyka, to też jest fajne, ja też lubię iść do beach bar jakiegoś i fajnie posłuchać muzyki i poskakać gdzieś na dyskotece, ale szkoda troszkę, że wszystkie plaże jedna po drugiej po kolei stają się takie same. Fajnie by było mieć zróżnicowanie, żeby były niektóre dzikie, a niektóre takie nowoczesne, żeby każdy mógł sobie wybrać to, co lubi. Ta malownicza plaża jest ostatnia plaża na bułgarskim wybrzeżu, tuż przy tureckiej granicy, Silly Star Beach. Pineski do wszystkich plaż i miejsc, w jakich nocowaliśmy, znajdziecie na blogu Cham do Przodu. Link znajdziecie w opisie filmu. Najfajniejszą rzeczą na bułgarskim wybrzeżu jest jego zróżnicowanie. Są długie, piaszczyste plaże i małe, kameralne zatoczki. Te blisko popularnych kurortów są oblegane przez turystów, ale można też znaleźć spokojne zakątki. Nam bardzo podobało się w Bułgarii, a szczególnie nad morzem. Bardzo podobał nam się wyczuwalny luz. W żadnym miejscu nie czuliśmy się niemile widziani. Stosunkowo łatwo jest znaleźć miejsce do spania na dziko, nawet w sezonie, a przed
lub Po to istne Eldorado dla dzikusów. Zdarzały się miejsca trochę zaśmiecone i to może niektórych odstraszyć, ale ogólnie nie jest źle. W sklepach ceny podobne do Polski, a w restauracjach znacznie taniej. No w popularnych kurortach jest drożej niż na prowincji, ale to przecież wszędzie tak jest. Jeśli oglądacie nas po raz pierwszy, to zapraszamy do obejrzenia poprzednich odcinków. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Jeśli Wam się podobało, być może chcecie wesprzeć nasz kanał i zostać naszym patronem, jak to zrobić, znajdziecie w opisie. Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze, lajki i udostępnienia. Mamy nadzieję do zobaczenia ponownie w kolejnych odcinkach z Bułgarii. Z pamiętnika fotografa. Tutaj Bela, ale to nie o tą nią chodzi. A chodzi o tą czerwoną torbę, która tam centralnie stoi, gdzie ja chcę robić zdjęcia i filmy. A torba należy do tej przemiłej rodziny, która tam sobie plażuje. Więc my siedzimy i czekamy, ale już się zbierają, więc będzie można porobić fotencję.